Policjanci przygotowani do majówki i służby na wodach. Jak co roku, gdy jedni przygotowują się do realizacji majówkowych planów na długi weekend, drodzy, a wśród nich przede wszystkim policjanci planują, jak zadbać o bezpieczeństwo tych pierwszych. Na drogi wyjedzie więcej patroli i będzie więcej kontroli. Będziemy na drogach, będziemy na wodach, będziemy wszędzie tam, gdzie będzie to konieczne, gdzie będzie potrzebna nasza obecność. Drogi województwa naszego warmińsko-mazurskiego charakteryzują się tym, że te wypadki o najtragiczniejszym skutku, czyli z ofiarami śmiertelnymi, to są miejsca takie jak drogi powiatowe, drogi wojewódzkie, gdzie znajduje się jedna jezdnia w infrastrukturze drogowej bez przedzielenia pasa zieleni. I najczęściej to są wypadki ze zderzeniami czołowymi, najechaniem na drzewo. Najczęstszym skutkiem zmiany toru jazdy jest oczywiście przekroczenie dopuszczalnej prędkości i wypadnięcie z toru. Te wypadki stanowią 60% ofiar śmiertelnych. Więc spodziewajmy się, że przy weekendzie majowym policjanci będą mierzyć prędkość, weryfikować, czy nie jeździmy za szybko. Będą to robić przy pomocy laserowych mierników prędkości, a także przy pomocy nieoznakowanych wideorejestratorów nagrywających zachowanie uczestników ruchu na drodze. Oczywiście tutaj będzie głównie zaangażowana grupa Speed. W poprzednich weekendach majowych nie odnotowaliśmy ofiar śmiertelnych. 2022 to było 13 wypadków w tym okresie. Czyli mniej więcej od 27 kwietnia do 6 maja. W 2023 to było 13 wypadków i we wszystkich tych zdarzeniach drogowych nie odnotowaliśmy żadnej ofiary śmiertelnej. Nikt nie stracił życia. Mamy wielkie nadzieje, że powtórzymy ten wynik, że nikt w tym okresie nie straci na drogach życia i będziemy dokładać wszelkich starań, aby tak się wydarzyło. Na wodach regionu w majówkę służbę rozpoczną policyjni wodniacy. W 2024 roku na wodach w regionie służbę pełnić będzie prawie 75 specjalistycznie przeszkolonych policjantów, którzy do dyspozycji mają 33 łodzie i sprzęt ratunkowy. Do służby w patrolach wodnych skierowani zostaną policjanci przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz posiadający specjalistyczne uprawnienia. To również czas rozpoczynającego się sezonu nawigacyjnego dla żeglarzy i wszelkich amatorów sportów motorowodnych i żeglarstwa. W związku z tym zwiększoną czujność mają nasi policyjni wodniacy, którzy od pierwszych dni majówki będą widoczni na wodach Krainy Tysiąca Jezior. Także możecie Państwo spodziewać się naszej obecności na największych akwenach na terenie naszego garnizonu warmińsko-mazurskiego. 75 ponad wodniaków będzie czuwało nad bezpieczeństwem wszystkich osób, które będą wypoczywać na akwenach naszego terenu. Ponadto mamy do dyspozycji ponad 30 jednostek pływających, w tym skuter wodny i cały ten sprzęt będzie wykorzystywany w okresie najbliższej majówki oraz sezonu nawigacyjno-żeglugowego. Zadaniem wodniaków jest m.in. eliminowanie kłusowników oraz prowadzenie akcji ratowniczych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, jak również sprawdzanie trzeźwości osób korzystających z różnego rodzaju sprzętu pływającego. Podczas wodnych patroli przeszkoleni funkcjonariusze zadbają o bezpieczeństwo nie tylko żeglarzy, ale także tych, którzy zdecydują spędzić wolne chwile nad brzegiem. Policyjne patrole swoim nadzorem obejmują okolice kąpielisk oraz publiczne miejsca wypoczynku nad jeziorami. Tutaj apeluję o zdrowy rozsądek, zwłaszcza w pierwszych dniach, kiedy każdy jest spragniony odrobiny adrenaliny, zwłaszcza przy sprzęcie motorowodnym. Natomiast też, co jest bardzo dużą bolączką naszego regionu, to jest to, że środki ratunkowe czy asekuracyjne nie są powszechnie używane w sposób aktywny. To znaczy, wsiadając na każdą jednostkę pływającą, powinniśmy pamiętać o tym, że dobrze mieć kamizelkę asekuracyjną czy też ratunkową, w zależności oczywiście od umiejętności pływackich. Natomiast sprzęt asekuracyjny gwarantuje nam zdecydowanie większe bezpieczeństwo, aniżeli jego brak. I tutaj chciałbym to jasno podkreślić, na sobie. Tak? Ten sprzęt, on zdaje egzamin pod warunkiem, że mamy go założonego. Od maja do września 2023 roku policyjni wodniacy na Warmii i Mazurach przeprowadzili ponad 1900 interwencji na wodach i terenach przywodnych. Ujawnili w ich trakcie 80 osób, które bezmyślnie korzystały z różnych sprzętów pływających, będąc w tym czasie pod wpływem alkoholu. W całym 2023 roku na Warmii i Mazurach utonęły 33 osoby, w okresie wakacyjnym 10 osób. Natomiast od maja do końca września w sezonie nawigacyjno-żeglarskim utonęło 18 osób.